Witajcie moi kochani z tej strony Benek i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną porcję Fallout 4. Jak pamiętacie, tutaj właśnie zakończyliśmy naszą rozgrywkę z racji tego, że nie było żadnego odzewu z Waszej strony. To po prostu. I na razie nie wracam do sanktuarium, zrobię to później. Pójdziemy zobaczyć, cóż takiego czeka nas w tej najbliższej nam okolicy. Ja sobie jeszcze pozwolę oczywiście zwiedzać różne rzeczy. O, torba sportowa, krótka samoróbka, karabin. Całkiem przyjemnie. Pójdziemy jeszcze sobie tu pohasać, z tej strony zobaczymy, co tutaj jest. Tam oczywiście dążymy do tego, żeby dojść tam do tego miejsca, które jest oznaczone na mapie jako właśnie Red Rocket, czyli czerwona rakieta. Krzak. Oj. Tam coś mamy, nie? Załadujemy broń. Jeszcze troszkę czasu poświęcimy, żeby tutaj poeksplorować. Coś odnaleźć. Oj, tam jest, kurczę, ten pies. Holender, no. Niebezpieczna sytuacja. Ja muszę jeszcze zobaczyć, bardzo was przepraszam za to. Muszę zobaczyć, w jaki sposób włączam VATS, a deletem. Dobra, okej. Może to nam uratuje nieraz życie. A jeszcze coś. Jeszcze coś. Od razu zobaczymy, jak tu wygląda ten ekwipunek. 10 mm pistolet. Mamy 4 sztuki. Obrażenia, które zadaje, to 18. Mamy do niego bardzo dużo naboi, 145 sztuk. Ale dwururka krótka. 45 ma obrażenia. No. Ale szybko, strzelność słaba, zasięg słaby. Może spróbujemy strzelić z krótkiego karabinu. Obrażenia zadaje mniejsze niż w przypadku pistoletu. Czamy. Aha, też 38. Celność 69, wartość 26. Celność 60. Celność 69. Nie. Zostanę przy pistolecie. Mamy bardzo dużo. Kurczę, znowu Escape naciskam. Co my mamy z ubiorów? Kombinezon krypty mamy na sobie. Odporność 5. Obrączka ślubna. Strój tułacza. O. Pięć odporność na obrażenia fizyczne, z tego co widzicie, i 7 na obrażenia elektryczne, tak? Tu jest to troszeczkę inaczej to wygląda. Z tym, że odporność na promieniowanie to aż 10. W przypadku stroju tułacza niestety nie mamy odporności na promieniowanie. Czy to jest jakoś super ważne, tego nie wiem. Zdziczały kundel dostał, czy nie dostał? I w głowę będziemy celować. No nie. Dobra, okej, udało się. Już myślałem, że będzie niebezpiecznie. Widzieliście, ten system VATS pozwala nam na to, żeby w poszczególne części ciała móc celować, co naprawdę nieraz będzie mega przydatne. A to odstrzeli się przypadkiem nogę jakiemuś delikwentowi i ja się tutaj nie zbliżam. Podejrzewam, że ta woda będzie niestety, ale toksi. O! To zwierzę chyba nie będzie dla nas niemiłe. No ale widać teraz, jak wpływa promieniowanie radioaktywne na, no niestety, zmutowany zwierzak.
Bardzo brzydka sprawa. Kurczę, ale mgiełsko przyszło. No, jak w Hunterze się czuję. Przed chwilą widziałem na dosyć dużą odległość, no a w tym momencie, więc jak sami widzicie, narobiło się troszeczkę. To jest ten zdziczały kundel. Co tam jest? Też nie wiem, nie wiem. A dobra, tam już nie idę. Dobra, w takim razie powróćmy sobie na drogę główną i udajmy się do Red Rocket. Jesteśmy już bardzo blisko. Czy w tych samochodach cokolwiek uda nam się odnaleźć? Nie. Niektóre wiem, że w niektórych można bagażniki otwierać i tak dalej, więc może gdzieś w przyszłości. Kurczę, tutaj nie byłem. Też bardzo chętnie bym tutaj zeksplorował. Świat jest ogromny. Na każdym kroku może nas coś czekać. Jeśli będziemy nieuważni, no możemy nawet minąć. Nawet minąć coś ciekawego, nie zauważyć tego, po prostu nie być w tym miejscu i przez to o. Dwa steampaki w apteczce pierwszej pomocy. Fantastico. Oczyszczona woda, super sprawa. Bierzemy, bierzemy, super. To nam się na pewno przyda. Co to jest? To jakaś wieża ciśnień albo coś w tym stylu, mi się wydaje. Pokręciłem się, pokręciłem się, pokręciłem się i straciłem, kurczę, rachubę. Nie wiem, gdzie jestem. Mięsna mucha. Dobra, są aż dwie. Korpus, korpus, korpus. O nie, ale ten gościu jest daremny. Dobra. Okej. Aż, kurczę, jeszcze musiała mnie... Kapsel, mięso muchy mięsnej. Gdzie jest ta druga? Tutaj, tak? Nie, to jest jakaś krew. Tutaj jest. Mięso muchy. Dobra, gdzie ja jestem? Aha, tam jest ten Red Rocket. Czy ja mogę... Jak to wygląda mapa? Co to? Upogięło? Proszę mnie nie straszyć. Kurczę, ale tutaj niesamowicie wpływa ta pogoda na to, co jesteśmy w stanie zauważyć. Cóż, dlaczego to tak strasznie się tu zrobiło czerwono? Krwisto, krwista pogoda. Wow, znowu jakaś miejscówka. Co my tu mamy? Świecący grzyb, dawaj. Kanister z benzyną, bierzemy. Dzbanek na kawę, bierzemy. Śrubokręt, bierzemy. My to wszystko będziemy przerabiać, co nie? Pusta oliwiarka. Gaśnica. Klucz nastawny, klucz młotek kulkowy. Świecący grzyb. Mózgogrzyb. I patrzcie, jakaś jaskinia. Nora kretoszczurów. O ja. Chyba tam wszedłem. Tak, wszedłem tam. Ewidentnie widać tutaj wyjście na zewnątrz. No i może, kurczę, zwiedzimy. Może... Coś przydatnego tutaj się znajdzie. Ja nie przypominam sobie, żebym ja w to miejsce zawędrował, grając w to 4 lata temu. O! Ja cóż! Czy one się... Ja, ale mi sierść, kurczę, stanęła! Ludzie święci, no błagam. Jasny gwint. Weź kapsel, weź skórę, weź mięso. Ja cię szpitolę. Zęby krytoszczura, o to jest za ciężkie, nie mogę tego podnieść? Czyżby już moja postać... Ile ja mogę tutaj, kurczę, dźwignąć? 89 na 240, no bez jaj. Czyli jeszcze mogę spokojnie dźwigać.
Mięso, skóra, zęby. O kurczę, dobra, nabij sobie pistolet, załaduj, znaczy. A wy, jak się czujecie? Kurczę, bo ja przez moment dostałem gęsiej skórki. Co tu jest? Mózgogrzyb. Bierzemy to wszystko. Może mieć jakieś znaczenie. Kość udowa. Klucz. Metalowe wiadro. Przepychacz do klopka chyba. Szafka pusta. W jaki sposób włączyć latarkę? Czy my w ogóle mamy nuka cola, butelka po piwie i butelka po piwie i jeszcze jedna butelka po piwie i jeszcze butelka po nuka coli. O, jest tego tutaj trochę. No i dobrze, będziemy mieli z tego szkło. Świecący grzybek. Jeszcze raz muszę was przeprosić. Jak się... Czy jest tu latarka? Wyjęcie broni, przeładowanie, spin 2, składanie. Ulubione, pauza. Pana. Nie. Nie ma? Jak nie ma, to nie ma, ale my powinniśmy chyba... Jeszcze tu poszperać. Kości miednicy, no. Środek czyszczący Abraxo. No i super. Kości lewej nogi. Ciekawe właśnie, czy kości... O Jezus Maria! Przepraszam was, ja pierdzielę. Co? Krytoszczu ze wścieklizną? Jak ja się wystraszyłem. Dobra, strzelaj w głowę. I traf! Jest, udało się. Rany Julek. Dlaczego ta gra jest taka straszna? No, kolejny raz podskoczyłem. Czy tutaj nie ma gdzieś... Ej, kurczę. Skalpel, taśma klejąca, mózgogrzyb. Pusta oliwiarka, kolejna. Znowu świecący grzybek. Tutaj pewnie toksyczne rzeczy. Picie wody przywraca zdrowie, jeśli jest ona... Nie, no kurde, idioto, nie pij tego, kurczę, nie widziałem, że... Ja chcę świecącego grzyba wziąć, a nie wody się napić, holender, no, dziękuję. Jasny gwint. Środek czyszczący, safe. O! 7 pozostałych spinek mamy, dobra, spróbujemy. O! Koktajl Mołotowa, mina odłamkowa, srebrna łyżka z... Stealth Boy? Dobra, bierzemy wszystko. Opłacało się odwiedzić tą miejscówkę. Moi drodzy, tu już się chyba nigdzie więcej nie dostaniemy. Dobra, można wracać. Tylko jeszcze mózgogrzyba sobie wezmę. Sorry za to, że tak kurczę wyskoczyłem. Jasny gwint tutaj, no. Zresztą sami widzieliście. Ciekawe, czy któryś z was również doznało takiego szoku jak ja. Czy taki kretoszczur ze wścieklizną może mnie ugryźć i zrobić mi jazi? Oto jest pytanie. Miotła. No, to jakieś takie kurcze nieładne powietrze widzę. Co my tu mamy? O, nabój do strzelby 9, nabój 38, 15 sztuk, koktajl Mołotowa, samoróbka, pistolet i lampa próżniowa. W chłodziarce, w której był mut owoc. Świecący grzybek. Wszystko, co czuję, że to się przyda, wszystko będzie w cenie. Nawet kurczę, żeby to sprzedać gdzieś, dostać pieniądze, a za pieniądze kupić to, co oczywiście jest najbardziej istotne dla nas, bo na przykład bez steampaków
Rany boskie. Oj, tu jest radioaktywna strefa. Jak widzicie, zdrowia mi troszeczkę, kurczę, wywaliło. Ale spróbujmy założyć sobie kombinezon krypty. I dzięki temu będziemy mieli większą odporność. Tak, i teraz plus 1 otrzymujemy, nie plus 3. To zabieram, to zabieram. Czy tu jest już jeszcze coś ciekawego? Plus 5 tu jest, o kurcze, dobra, wiejesz, gościu. Oj, 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 niedobrze. Gdzie tu mamy informacje na ten temat, jak my tu... Status. Poziom pierwszy. Dobra, no nieważne. Mamy te steampaki, ale te steampaki to nie są antyrady, więc nic nam to nie da. Jedynie tylko pozwoli nam... Dobra, wiejemy stąd. Nic tu po nas już. Dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Jest tego sporo. Ciekawych rzeczy. No i nie wiem, i tam chyba... Wychodzimy na wspólnotę. Łyczka herbatki sobie zrobiłem, stresować się troszeczkę. Oj. Oj, ale ja nie chciałem tego. Żeby mnie tutaj zastała ciemność. Przecież, kurczę, zapomniałem, że w Falloutie jest również system dnia i nocy. O! Przytrzymaj czwarte myszki, aby otworzyć wykaz profitów. Postój ciężarówek Red Rocket. Tutaj oczywiście za odkrycie pracownia partnerska. Tu jest, dobrze wiedzieć. W chłodziarce nie ma nic. W kontenerze na śmieci też nie. A pogrzebałoby się troszeczkę. Dobra, ja pójdę może z drugiej strony, bo od tamtej strony się dochodzi do tego miejsca, więc... Oj, kurczę, no. Siema! Hey, boy. What are you doing out here all by yourself? You Jesteś w seem like an okay porządku. guy. Okay, then. Let's stick together. Trzymajmy się razem, mój kochany. Dobra, troszeczkę gry przeszliśmy. Ja oczywiście zapiszę sobie. Bo, wiecie, jeden głupi błąd i może nas nie być na tym świecie. No i przykro mi było wtedy, że nie zapisałem i musiałbym od nowa zasuwać z tym wszystkim, między innymi wchodząc do tej jaskini. Może też bym tych radów na siebie nie przyjął, tych radioaktywnych. Ale... ...95 naboi mam. Zobaczcie, jak to szybko... Steampack, oczyszczona woda. Zobaczcie, jak to szybko, kurczę, postępuje. Przytrzymać mamy, tak? O, jak przytrzymałem, to jest latarka! Ale genialna sprawa! A jak przytrzymam to, to mi znika pistolet. Kurczę, dobra, niesamowite. O! Ale miałem... Zostawcie mojego pieska! Holender. Jeszcze jeden? Mój pies ma kłopoty. Gdzie ty, kurde, jesteś, gościu? Ja wiedziałem, że będą kłopoty. Ja wiedziałem, że jak takiego przyjaciela, kurde, przygarnę, to będą kłopoty, no. Nie wiem, gdzie on jest teraz. Dobra, tutaj przyszedł. Gdzie łazisz? Kurde. Mięso kretoszczura, zęby kretoszczura.
Mięso i zęby razy dwa. No przydałoby się to tutaj wyzbierać, nie? Bo tak jak mówię, wszystko kurczę ma swoją cenę, swoją wartość. Każdy przedmiot w grze gdzieś tam coś. Stołek usiąść, nie? No siedzieć nie zamierzam w tym momencie. Siadać nie zamierzam. Jeszcze tu jest mięso i skóra krytoszczura. Tu jest mięso krytoszczura. Mięso i skóra. Ale mnie kurczę. Pies coś znalazł? Co znalazłeś, psiurek? Gdzie jesteś? Kurde, gdzie jesteś? No nie wiem, gdzie on jest. No, noc przyszła i co? No, co masz, psiurek? A. Chyba sobie żartujesz z tym, że coś znalazłeś. Nie, nie będę tutaj za tobą kurde ganiał. Jak idiota. Tu sobie wejdziemy, zobaczymy, cóż tu mamy. Fantastyczny koń mechaniczny, tylna noga. Fantastyczny koń mechaniczny, głowa. Trutka na szczury. Aluminiowa puszka. Nożyczki. Mielonka. No, bierzmy, bierzmy. Wszystko, co tu jest. Jedzotronik, tak? Jest niestety pusty. Stojak na magazyny. Boston bagel. Jakiś plastikowy talerz. Będzie z tego plastik. Kubek, 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 kubek dzbanek na kawę. Kiedy mi się tego wszystkiego... Dobra, drzwi otwórz. Kiedy my się tego wszystkiego pozbędziemy z tego naszego ekwipunku? Boston bagel kolejny, karton papierosów następny. Telefon super, przedwojenne pieniądze 13 sztuk. Super sprawa. Nadpalony magazyn modowy. Gdzie on był? Że go tak fuksem zauważyłem. Toster, bierzemy. CB radio, dobra, tylko interakcja tu wchodzi w grę. Jest puszka. Cyt. Jest szafka. Jest miotła, co tam mamy? Starą oponę. Szafka na akta, szafka, szafka. Wszystko puste. O! Pudełko z kapslami, 23 sztuki. Wybierz w Pitboyu nowy profit. Tak, wiem, że mogę wybrać w Pitboyu nowy profit. O, mamy rad X. A czemu by nie użyć terminala? Wpisy biznesowe. Zainstalowany projekt ROSY, bezpieczna skrytka. Nie obeszły mnie bez małej szarpaniny z zarządem, ale w końcu mamy wszystkie narzędzia potrzebne do produkcji własnych części. Nareszcie koniec z buleniem za fabryczne części. Za każdym razem, gdy postanowią zmienić specyfikację pieprzonego zatrzasku. Teraz będziemy mogli wziąć stary i przyciąć go wedle potrzeby. Projekt Rosy, tak? Rosa, ta wdowa w Sanctuary Hills, restauruje razem ze swoim synem starą, klasyczną korwegę. Miła kobieta, niebrzydka. Dzieciak sprawia wrażenie rozpuszczonego bachora, więc pewnie dlatego matka chce go mieć na oku. Tak czy inaczej, naprawdę odwala kawał świetnej roboty, aż trudno mi uwierzyć, że udało jej się tyle zadziałać razem z młodym. W sumie przyszła do mnie dlatego, że nie może sobie poradzić z silnikiem. Na pewno zdołamy jej pomóc. Zanim dziś wyjdziesz, zajmij się tymi beczkami. Inspekcja nawiedzi nas z samego rana. Po prostu schowaj je razem z pozostałymi. Potem wykombinujemy jakieś trwalsze rozwiązanie problemu. Hej, jeśli natura sprezentowała nam jaskinię zaraz pod warsztatem, to chyba trudno się z tym kłócić, no nie? Aha, czyli byliśmy w tej jaskini. Zobaczcie, dostaliśmy nawet informacje tutaj. Mieliśmy hamulce w jakimś tam modelu. Comiesięczny przedmiot furgonetki. Czwartek, co było? Zaczęliśmy pracę nad odnowieniem klasycznego przedatomowego motocykla. Użyjemy platynowych części. Dobra.
Tutaj mam w jednej z tych nowych korwek z 77 zaczęło wyciekać chłodziwo. Kiedyś wszystko było solidniejsze. No i po 20 wymieniliśmy alternator atomowy w korwedze. No nic, czegoś tam się dowiedzieliśmy. I pozostaje nam w tym momencie opuszczenie tego miejsca. Czy wszędzie byliśmy? Aha, tu jeszcze mamy. O, stanowisko pancerza wspomaganego. Za nim. O, samoróbka, pistolet, super klej, srebrny wisiorek, bezpiecznik i klucz nastawny. Super, super. Kolejny klucz nastawny, kolejny steampack, brudna popielniczka. A tutaj warsztat mamy też. Stojący wentylator. Warsztat. Warsztat pozwala na budowę, modyfikację i usuwanie pobliskich obiektów oraz konstrukcji. Przełączaj między opcjami używając strzałek. Wciskaj w górę, by znaleźć obiekt lub konstrukcję, którą chcesz zbudować. Jeśli wybrany przez siebie obiekt świeci na zielono, wciśnij Enter, aby go zbudować. Jeśli jest czerwony, zmieniaj jego położenie, póki nie stanie się zielony. Obiekty w warsztacie budowane są z komponentów. Gdy budujesz obiekt, komponenty są automatycznie pozyskiwane z przedmiotów śmieci w twoim ekwipunku lub zasobów warsztatu. Aha, i są struktury, zobaczcie, meble, dekoracje, elektryczność, umocnienia, zasoby, sklepy, rzemiosło, masakra. Na całkiem osobny... Aha, i przytrzymaj... Rzeczywiście. Opona. Przetworzyć. I mamy cztery gumy. Ha, ha, ha. Dobre. I to też możemy przetworzyć teraz? Jeszcze raz spróbujemy, jak to działa. Jest. R-ka. 10 gum dostaliśmy. Stal 6. Guma plastik. Pięknie. W taki sposób azbest, guma, stal. W taki sposób my będziemy, moi drodzy, pozyskiwać materiały i sprzątać tamto sanktuarium. Tam będziemy mieli swoją miejscówkę. Ja chciałbym tam po prostu zamieszkać. Wrócić, że tak powiem, do korzeni. I stworzyć na nowo miejsce do życia. Myślę, że moja żona by sobie tego naprawdę życzyła. Nie opuszczać miejsca, w którym się żyło, prawda? A tutaj to działa? Też działa. I tutaj możemy z tego pozyskać... Aha, apteczka pierwszej pomocy, stal. Dobra. Dobra. Nie bawimy się. Nie bawimy się. Tutaj pewnie przyjdziemy jeszcze kiedyś się pobawić. Czy taki samochód można zezłomować cały? No pewnie. 15 stali. Aha. Okej. A cóż tam tak zielono było? Czyżbyśmy tu... dobra, jak my tu przyszliśmy? Gdzie jest tutaj to wejście? Tutaj jest droga do miasta. No piesio, kurczę, nocą to... Powiem wam, no nie bardzo. Mi się widzi takie spacerowanie. Będziemy na pewno czyścić świat z tego całego syfu. Boję się iść do tego miasta w nocy. Gdzie jest Pip-Boy? Bo ja bym chciał sprawdzić, jak to działa. Aha, następny poziom, literka T. To jest to. To jest właśnie to.
Żelazna pięść wymaga jeden siły. Kieszonkowiec, tu jest. Tak, tu jest twardziel, wymaga wytrzymałości jeden. A wszędzie mamy cztery, co nie? Inteligencja jest wskaźnikiem bystrości twojego umysłu. Wpływa na liczbę zdobywanych przez ciebie punktów doświadczenia i natychmiast zyskujesz jeden punkt inteligencji, jeśli to kliknę. No ciekawe, dobra, rewolwerowiec, obudź w sobie dziki zachód, pistolety nieautomatyczne zadają o 20% więcej obrażeń. O! A tu, poszukiwacz skarbów, wiesz już, gdzie szukać ukrytych bogactw pustkowi, więc znajdujesz więcej kapsli w pojemnikach. Aha, w ten sposób. Nie, dobra, więc ja wezmę tego rewolwerowca, 20% to dużo obrażeń, a więc mamy to od kryte. Dobra. Super. Strój tułacza, żebyśmy obrażeń zbytnio nie obrywali, nie dostawali. No i co? Kurczę, no... Spać by się przydało. Tylko ja nie wiem, gdzie tu można spać. Co to? Mucha plujka? Ssawka pluskwy, aluminiowa puszka. Skóra bramina, bramin martwy tu leży. Widzę, że się nim odpowiednio te pluskwiaki, kurcze, zajęły. Stamtąd przyszedłem, co nie? Tak, tu jest Red Racket. Tu jest Red Racket. Tam przy tej wieży ciśnień byliśmy. No i tutaj nam się zaczyna miasto. No dosyć sporo się, kurczę, rozpościera. Nie. Ja wracam do domu. W domu troszeczkę poogarniam. I następna podróż będzie w tym kierunku. Tylko ja poczekam sobie, aż przyjdzie dzień, bo na taką wyprawę iść... A nie, ja nie chcę. Ja chcę przecież... O. O, najwidoczniej w świecie nie działa mi w tym momencie. Trzeba być po prostu blisko warsztatów. Tutaj też nie działa. Widzicie, można się przełączyć w tryb trzeciej osoby, a ja wolę grać z pierwszej osoby i wy pewnie też wolicie, żebym grał z pierwszej osoby. Kurczę, kilka razy postrzelałem i mamy już 84 pociski zaledwie. Czyli nie fajnie, nie fajnie. Ale grabiąc te wszystkie domy, Boże, grabiąc, no nie grabiąc, tylko przywłaszczając sobie to, co jest tutaj wśród tego całego domu, wśród tych domostw, bo no co, nikogo już tutaj nie ma. No i niestety nie będzie, no. A my musimy zadbać o to, żeby to była nowa miejscowość, do której chętnie przyjdą ludzie, bo oczywiście gra też nam pozwoli na to, żeby tu zamieszkać. I żeby mieszkali też inni ludzie. Tych, których po drodze spotkamy i którzy będą chcieli w jakiś sposób się z nami zaprzyjaźnić może. No nie, niepokojące to jest, kurczę, trochę, że ja nie mogę. Czy teraz będzie działał? No ale bzdura, kurczę. Totalna bzdura, nie chce mi. Pracownia rusznikarska, warsztat. Sanktuarium ma teraz warsztat dostępny dla ciebie. Aha, dobra. Czyli ja mogę sobie już teraz włączyć menu warsztatu. Po prostu muszę być blisko strefy budowy. Opona, przetwarzamy.
Następna, przetwarzamy. Przetwarzamy. Ale ty, dobra, musisz po prostu iść. O. Samochód, stal. Elegancko. Co to jest? Co to chwilę, kurczę, słyszę, no? Co to jest? Mi się wydaje, że to jest jakieś radio włączone, coś w tym stylu. Radio. Wszystkie stacje radiowe mają ograniczony zasięg nadawania. Im dalej od źródła się znajdujesz... Radio Diamonds. Dobra. Okej, okay, nieważne, niepotrzebne nam jest w tym momencie radyjko. Najważniejszy jest dla nas... początek dnia. O. I możliwość przerabiania. Jest, dostajemy 12 drewna. O, skrzynka pocztowa. Proszę bardzo. Kolejne. Jakieś ruiny, gdzie dostajemy stal. O, tutaj też może byśmy coś sobie mogli poprzerabiać, ależ oczywiście już dostajemy stal, guma, bezpiecznik, zepsuta żarówka. Tu dostajemy drewna 12. Tutaj stal. Świetnie. Ja oczywiście pobędę sobie tutaj jeden dzień. Was nie zamęczając, będę chciał na pewno tutaj troszeczkę porządków porobić. Dzięki temu zaopatrzyć się przy okazji właśnie w te surowce. O. Ale to tak jak mówię, poza odcinkiem to zrobię. Bez sensu, że miałem tutaj, kurczę, siedział i pokazywał, co zbieram. A jak już tu wszystko poogarniam, uda mi się... Ruiny, o. Stal, drewno, beton, guma. No i brawo. Od razu nam się zrobiło przejrzyściej. No i bardzo dobrze. To tak na zakończenie odcinka po prostu sobie jeszcze tutaj z wami, że tak powiem, troszeczkę posprzątam. O! Jest, ruiny, stal 8, ale fajnie, przy okazji się tutaj zrobiło nawet dość przejrzyście. Kurczę, ja mam latarkę włączoną, nie widać, że mam latarkę włączoną, szok. Ja tak nie wejdę do żadnych ruin, zgadza się, to też są ruiny, to też będę mógł z tego sporo uzyskać. Stal, drewno, beton i tak dalej, no i super. Coraz ładniej, coraz ładniej. O, mogłem się odwrócić i jeszcze tutaj z tą lampą coś zrobić. A co to? Aha, też skrzynka pocztowa, okej. Stal zawsze w cenie, dzięki stali zbudujemy skrzynki. Dzięki temu, że będziemy mieli skrzynki, będziemy mogli sobie do tych skrzynek... No, pochować różne rzeczy, między innymi bronie, które uda nam się znaleźć. Fajnie. A to rozumiem, to jest ta zielona poświata, mówi nam o tym, gdzie my tak naprawdę mamy możliwość działania tutaj. Straszna noc. Pora do łóżeczka i naciągnąć na się koc. Zbieramy złom, ciężarówka, tego domu chyba nam się nie uda zniszczyć. Taki dom jest możliwy do spenetrowania i ewentualnego znalezienia jakichś pierdółek, które się oczywiście przydadzą w dalszej eksploracji świata. Czy my tutaj te krzaki też możemy zebrać? Fajnie by było. Oczywiście, świetnie. Kurczę, ale ta noc jest toporna, no, bardzo długa. No ale to, dobra, pewnie trwa tyle samo co dzień, logiczne.
Zbierzemy jeszcze to. Za dnia tu będzie naprawdę inaczej. I to też przeróbka. Czy ja tą lampę też mogę zabrać, co? No pewnie, że mogę. Stal, guma, bezpiecznik, zepsuta żarówka. I tu jeszcze mamy krzaczory. Na pewno pogram sobie, tak mówię, jeszcze raz wam się powtórzę, na pewno pogram sobie tutaj, porobię porządki do końca, no a następnym odcinku, który będę nagrywał, już wyruszymy w stronę miasta, ale to jak będzie dzień. Dlatego tu miło mi się przeczeka tą noc, że tak powiem, szperając po tych domkach. Ja oczywiście wam powiem, co udało mi się zdobyć. No i do następnego razu, moi kochani, trzymajcie się, dzięki, że jesteście. Super, ekstra, wspaniale. Jo!